Oj, siemanko, witam was wszystkich ponownie, zagrajmy w Heroes 6. No niestety musiałem przerwać, bo coś, nie wiem, fraps mi szalał. Jakieś, nie wiem, normalnie dwa ostatnie odcinki, które wrzuciłem, czyli 6 i 7, to nie rozumiem tego, ale miały prawie 2 giga. Więc nie wiem, dlaczego tak mi aż przesyciło. Aj, odwiedzone, to nie wchodzimy, nie marnujemy ruchu. I taka głupota troszkę mnie kosztowała dłużej wrzucania i musiałem znaleźć takie odpowiednie dni, w których mógłbym właśnie to zrobić. A tymczasem budujemy jeszcze co nieco. Zamienimy przy okazji to, może nie do końca. Pyk i pyk, dobra. I sobie jeszcze wybudujemy. Czy to tu? To nie tu. Czy to tu? Tak, to tu. No, to już mamy Kiriny. Wszędzie do szkolenia. Tylko trzeba je jeszcze ulepszyć. No i teraz we frapsie zmieniłem z multichannel na stereo. Więc zobaczymy, czy tym razem będzie tak samo. Właściwie ja zobaczę, czy będzie tak samo ważyć, czy może będzie mniej ważyć. Mam nadzieję, że mniej, bo bywały odcinki, gdzie ważyło po 700 mega, a tymczasem te odcinki ważyły po giga 600. Coś takiego. I pamiętam, że to zamczysko było ciężko do podbicia, więc na razie sobie je odpuszczę. Więc na razie, póki co, odpuszczamy. Może nie będę atakował, bo nie chcę marnować. Ale tam już nie idę, bo tam pewnie są wilki. A lepiej, żeby się demony walczyły z wilkami, niż ja bym miał walczyć. Dobra. W sumie można nawet na fulla zamienić. I tak zaraz będzie zarobek, który mi wyrówna. Ile ja tego zarabiam? 8 i 8, nie, 9. Tak, 9. No to dobra. To spokojnie wybudujemy. Mamy cały tydzień. I oprócz takiej zmiany, że teraz troszeczkę będę nagrywał dźwięk, zobaczymy jak to się nagra. Właściwie przez pewną grę miałem multichannel, ale nie chcę mówić jaka. To znaczy ustawione we frapsie, bo też ją nagrywałem, ale to już jest niespodzianka, która kiedyś tam będzie. Może nawet za pół roku. Zobaczymy. Tymczasem idą wilki. A my sobie capniemy gdzieś tutaj. No, dobra, niech będzie może tak. No i w następnej turze, jeżeli będzie walka, to powinno się udać. Tymczasem, patrzmy tu. Ile to kosztuje? Aha, tu jest zabudowane, to nie. 12-12, dobra. No to poczekamy te kilka dziąków. I kolejna rzecz. Zasługą Markama, czy tam Herofan98. Ma dwa niki, więc nie wiem, który będzie prawidłowy, więc wypowiem dwa. Dał mi pewien cynk, że można sobie ulepszyć za free bronię, czyli broń rodową, bez tego takiego. O nie. Kurde, no. I po co ja to zrobiłem? Jest zwycięstwo, patrzcie. Patrzcie ci państwo. I co, i teraz ten poleci tu mi. Kurde, no. Tego się nie spodziewałem. I co? Teraz będę musiał wczytać. Wczytać będę musiał? Chyba tak. Właściwie jaka jest tu siła? Prawie żaden. Więc w sumie, jakby się uprzeć, to można tak zrobić. Spokojnie, spokojnie, mam jeszcze kilka dziąków. Tymczasem... Aha! No spoko. No to nie wiem, czy się nie opłaca lepiej wczytać. No to sobie wczytamy, bo ja chciałem mieć całą armię, a nie tutaj takie jakieś dziadostwa. Dobra, no to trudno się mówi.
Żeby nie przedłużać, przerwę na chwilę, bo to będzie dużo szybciej wczytanie i dla was przy okazji nie będzie też mordęgi. Okej, no to jesteśmy znowu. Tym razem zrobimy to inaczej. Zrobimy teleport. Przy okazji zauważyłem, że coś tekstury się szybko dziwnie ładują. To jest dopiero zaskoczenie. Toż to dziwne jest. Dziwne bardzo. Dobrze, no to się brońmy. Oj, znowu będzie ładować. Zamczysko. A czy ja wybudowałem to z kielinami? Nie. No to poczekamy sobie. No chyba nie będą chcieli mnie atakować tutaj, bo jestem zbyt potężny. Może niech demony atakują. Właściwie jakby tak polecieć na wilki tam, skąd one się pojawiają, z jakiegoś zamku, tylko problem w tym, czy ten zamek także jest tak potężny, no bo tutaj patrzcie, jest demon, potężny demon, który nie wiem gdzie chce iść, oho, na ten zamek, to już mi się nie podoba, bardzo mi się to nie podoba, bo już widzę rozwarstwienie jednostek. Będę musiał na dwie armie dzielić. Chyba, że nie zdąży. Tu idzie, idzie. Czy tutaj mam portal, żebym się mógł przenieść? Chyba mam, mam, dobra, spokojnie. Spokojnie. Tylko sobie wybuduję coś. Tutaj sobie wybudujemy. Gdzie jest nasza Irina? Tutaj. Nie pasowałoby te kiriny w końcu zrobić. Ile ich zrobię? Tyle? Wow, i prawie cały koszt. Ale dobra. W końcu mam je, to czemu mam nie wykorzystać? Jeszcze tak zrobimy. Żeby strzelcy byli, no i tyle. I teraz... trzeba tak, czy ona dojdzie? Podejrzewam, że tak. Ale skoro mam tu portal, to będę mógł się przenosić. Dobra, no a o tej sprawie, co mi Markham wysłał, to jest właśnie z tymi przedmiotami. I dzięki temu mogę sobie zrobić coś za free i na przykład teraz mam... żebym teraz nie przekręcił ten magiczny kostur, którym... który dzierżyła Anastazja i dzierży Irina. Ktoś chyba jeszcze dzierżył. Chyba nie. Bo Anton miał miecz gryfów, a Kirill miał ten demoniczny miecz, którego nazwy nie pamiętam. Wybaczcie mi. Wybaczcie mi za te bluźnierstwa. Proszę bardzo, a chodźcie sobie tu. Ja tu wam zaraz pokażę. Teraz tych sobie walniemy. Oho. No i naszkoliłem. Ale zobaczcie, tu już jest dość niski. Tu jest prawie żaden. Być może właśnie takie cieniasy tam są. I może trzeba jednak iść. No tu jest poważny. Tam kolejny demon się chowa. No trzeba iść chyba na wilki. No trzeba sprawdzić, co one tam mają. No bo jak inaczej? I nawet mi nie wierzycie pewnie, że wam mówię o tym, że przedmiot mam na full level teraz. Więc zaraz wam pokażę teraz. Wow. Nie strasz mnie, telefonie. To było bardzo chamskie. No demony! Ruchy! Oho. Może tak zaatakujecie się nawzajem? I potem... na zamek mój. Albo najlepiej zostawcie mi puste zamki. Tak by było najlepiej. Kto by tak nie chciał? No nie, no atakujcie się. Cwaniaki jedne. Czereśniaki. Dobra, szkolimy dalej. Co tu możemy? Możemy... tych sobie walnąć. I trochę żabek. Żabki kum kum. Dobra.
Ale to nie oznacza, że nadal jestem na bankructwie, bo nie mogę mimo to wyszkolić wszystkich jednostek. Ale mamy Kiriny. A to już jest progres. Dość niski. A może pasowałoby dobudować jedno z tych? Co to robi? A to drugie? Może jednak zrobimy coś. Trzeba trochę złota wymienić. I tak sobie spokojnie wybuduję. Z Kirinami. Teraz tak. Poza strefą kontroli twój bohater otrzymuje. Nie. Tu będzie w strefie. Będzie tarcza wodna i na pewno to coś pomoże. No i chodź tu, atakuj. Chyba, że tam polecisz znowu. Nie lubię bardzo, jak... Ach, kurde, zapomniałem wam pokazać tej broni. No przez tego komputera, co takie długie tury robi. Nie lubię, jak... Strasznie długo komputer się zastanawia, co zrobić. Może pójdę na zamek? Chociaż nie, poczekajmy, zastanówmy się. Może na tego czerwonego wilka, który mi uciekł. Chociaż nie, zamek jest bardziej soczystym. Dobra, większe straty. To mi się bardzo podoba. Przy okazji level. Nie level, ale exp, przepraszam bardzo. Prawie żaden, no trzeba capnąć. Bo ten wilk mi się bardzo nie podoba. Zaraz, on poszedł stąd tu, więc na pewno nie dojdzie do zamku. Więc poczekam sobie i zmuszę go do zbliżenia się. Dobra, miałem robić Kiriny. Więc teraz trzeba będzie po jednym surowcu. Bo nie, ja robiłem jednego Kirina chyba gdzieś. Znaczy budynku z Kirinami. A właśnie. No i teraz mamy szkolenia, jeszcze więcej Kirinów i już mamy wszędzie, jak się da, na maksa wyrobione szkolenie jednostek. Dobra, pamiętam. Już miałem klikać, proszę bardzo. O, ho, ho, ho. Czy da się to kliknąć? Aj, chciałem tak. No ale widzicie, no mam piąty level i mam na maksa. I ulepszanie piątego levelu tej broni zajęło 2 tygodnie. Szczerze, naprawdę 2 tygodnie. Bo tak szczerze to... Drugi, trzeci... Zaraz, drugi to chyba kilka minut się ulepsza. Trzeci godzinę. Czwarty... Nie pamiętam ile. Nie pamiętam, ale piąty level ulepsza się 2 tygodnie. No ale popatrzcie, ile trzeba byłoby grać w to, żeby dostać ze wszystkich tą broń, a tak, to macie... Na przykład nie macie czasu, tak jak ja na przykład. I to jest takie ułatwienie i to myślę, że na pewno teraz to, że jest ta broń, to o wiele bardziej pomaga. Czy zrobić Kiriny? O, aha, bo kryształy. Bądź diamenty Dody! Jak to kiedyś się myliłem. Dobra, strzelcy. O, i już sobie narobiłem wszystkiego. Pięknie, chciałem jeszcze więcej jednostek. Ale się nie da, bo jestem bankrutem. Przy okazji można ciechać te tutaj. Bo widzę tutaj skrzynie, złoto jakieś. Tu jeszcze, o... Ile do zrobienia surki tutaj jest wszystkiego. To może pozbieramy to. W każdym razie jeszcze muszę sprawdzić, czy mam czasem. Nie, dobra. Właściwie nie dobra. Nie jest dobrze. Ale pochodzimy tu teraz i pozbieramy to wszystko. To co tu jest. Tam też coś jest. Trochę pod XP. Przy okazji nam to zajmie czasu i pewnie jakieś surowce się dziubnie. Co pomoże lekko. Może się nie wydawać, ale pomoże.
Przy okazji będę mieć jeszcze trochę więcej jednostek, chociaż w sumie zwlekanie, nie wiem co dam, bo i tak nie wyszkolę wszystkiego. Przy okazji, jak przerwałem przy wczytywaniu, sprawdziłem sobie, czy waży tak samo dużo. Wydaje mi się, że już o wiele mniej, więc będzie o wiele szybciej teraz z rzuceniem. I nie będę musiał teraz tak przerwać nagle, co było w poprzednim odcinku. A przynajmniej tak mi się wydaje. Sklerotiku Sturmie! Czy bluźnisz? A skądże ja mogę wiedzieć, czy bluźnię? Bo nie pamiętam. Mam sklerozę. Dobra, no i mamy trochę tam ataku więcej. Złoto. Jeszcze expa, przy okazji level up. I jeszcze pewnie jeden możemy wrąbać sobie. Magia wody, już chyba wszystko mam. Tak, no to teraz tu. Tu mam tak, tu mam tak. No to sobie walniemy, no przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż... nie, tutaj mam taktyka. Jednostki przed bitwą ma nieco większy... nie, to się nie opłaca. Po co większy obszar? Po co większy obszar? Lepiej po prostu mieć taktyczny... taktykę mieć pierwszego poziomu i mieć możliwość ustawienia swoich jednostek tak, jak chcemy. No, come on! Czy to się zaczyna to samo, co w kampanii przystani? Komputer będzie robił przez 2 minuty turę? I może to komputer i powinien o wiele szybciej to zrobić? O, tu może boleć. Są żywiołaki powietrza. O, możemy je zostawić. To wyśmienita wiadomość. Jak przy okazji, to chyba nie mam drogi łez nawet na fulla. No właśnie, jeszcze trochę trzeba zrąbać. Tu byłem? Nie byłem! Ale to chyba można odwiedzać kilka razy nawet. Z tego co mi się wydaje. Chyba, że nie. Twój bohater odwiedził to miejsce. Okej, dobra. Czyli jednak chyba jednorazowo. Albo pewnie znowu będę bluźnił. Dobra, tu już zebrane. Tu jeszcze coś jest. Tam na razie nie idę. Nie ma sensu. Skoro jest poważny. I na pewno coś się jeszcze pojawi, a tutaj się pewnie prosi po to, po prostu, żeby to podbić, czyli wilków. No zobaczymy, jak to będzie jeszcze w tym tygodniu. Ale myślę, że nie ma sensu tutaj lecieć. No ale zobacz, nas się prosi, no tutaj jeszcze złoto jest, budynek z jednostkami, no nie mówiąc już o zamku. To naprawdę pomogłoby o wiele. Ale trzeba być w ciągłym ruchu i szukać wszystkiego. Bo może coś być ciekawego przy okazji, na przykład to, co pominąłem przez jakieś pół godziny, może nawet więcej. Nie widziałem w ogóle tego. Wstyd, po prostu wstyd. Sturmie, wstydź się. Jak mogłeś nie widzieć budynku? Co cię zaślepiło? Wytłumacz się nam. Nie mam wytłumaczenia. Nie wiem, co jest ze mną grane i tyle. Nie będę się tłumaczył. Co se myślicie, że ja się będę tłumaczył? Przy okazji nie wiem, o co chodziło z jakąś minutą. Ktoś mi tam pisał. Oho. Prawie żaden. No, no dobra. No może nie dobra. Bo dobra to jest zupa z bobra. Trzeba teraz wrócić do zamku i użyć teleport. Ale to w następnej turze, bo nie mam ruchu. Przy okazji, czemu nie połączyłem tych jednostek? To jest dobre pytanie. Dobra, killiny walimy cały czas, bo trzeba to zciechać. Tych nie chcę, bo mam mało. Tych też nie, bo mam mało. Czemu się przesunęli? Na razie szkolić będę to, co mam dużo, bo zawsze to jest trudniej rozbić. Przy okazji mogę na przykład walnąć kapłanki. Przynajmniej jakaś jednostka coś pomoże.
Mam nadzieję, że nie zdążysz, demonie. Tak wygląda, że jakbyś minimalnie nie zdążył. Ale pewnie wejdziesz tu. Chociaż zobaczymy, co ty zrobisz. Co tu będę spekulować? No, demonie! Aha, taki jesteś cwany. No to dobrze, to ja też oddaję turę, tylko jeszcze sobie wyszkolę co nieco. Tak, co nieco, jednego Kenseya. Nie chcę zaklęć, wynocha mi stąd. Chciałem go zaklęć. Czyżbyś, komputerze, przeczuwał, że chce się teleportować? Twoje przeczucie jest błędne. Nie mam zamiaru się teleportować, dopóki nie pojawisz się w tej okolicy. No, demonie, rusz tę dupę. A, patrzcie, jaki cwany. I teraz ma drogę. I teraz pewnie, jak użyje tu teleportację, to on się wróci. Albo ucieknie. No cóż, nie zdążę. Chyba. Zdążę. Szachmat! Chuja wart! Ach! Musiałem to powiedzieć. No dobra, że... Dobra, dobra. Straciliśmy kapłanki. A to najważniejsze, że straciliśmy jak najmniej jednostek świątyni. Dobrze. Wracajmy, miałem mówić. Wrócajmy. Wracajmy. Zobaczmy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja. Pewnie i tak polecimy na wilki. Bo to mi się bardzo nie podoba, że... Nie podoba mi się po prostu, że tu ktoś ma jeszcze jakąś turę i to spowalnia całą rozgrywkę. To jest niedopuszczalne. Być może nawet przez to, że tak będą odcinki mało ważyć, może będę znowu robił po pół godziny. Zobaczymy. Bo kiedyś tam będą pewnie praktyki moje. Znaczy na pewno będą, ale... Wynocha mi z tymi skrótami. Co mi tu pokazujecie? Jakieś dziadostwa. Dobra. O, ile mam surowców na wymianę. A, będzie trochę kaski. O! Nie mała sumka. Kryształy sobie daruję, bo mogę sobie kiriny walnąć. Nie, nie chcę słabych kirinów. Chcę mocne kiriny. Pyk. Przy okazji mogę nawet trochę innym sposobem to połączyć. Na przykład tak. Okej. Okay. Dość niski, no ale zamek jest i to... O, jeszcze tu jest ta babka, która ma te wojska. Polecimy na razie. Gdzie jest portal? A no tak, jeszcze nie wróciłem, tak? Dobrze mówię? Nie, źle mówię. Tu nie mam portalu. To zrobimy to inaczej. Chyba też nie zrobię inaczej. No właśnie, nie mam ruchu, żeby dokonać... takiego przemieszczenia. Sturmie, jak mogłeś nie zauważyć, że nie masz tutaj teleportu? Wybaczcie mi. Tam pewnie jakiś dom się gdzieś chowa, więc tam nawet nie mam zamiaru iść. A to mi się nie podoba, że już jest 7 odcinków, teraz już pewnie może 8 będzie się kończył. A tu końca nie widać. Demony się bronią. Przy okazji mógłbym wybudować 5, 5, 5. Tutaj o. Tak. I tutaj o. I tutaj o. Proszę. Teraz tak walniemy. Co nieco jeszcze wyszkolimy. Rekinów nie chcę. I teraz walniemy pyk, pyk. A ten co tu broni? Czy on jest ciężki? Nie jest. No to w sumie możemy iść. Nawet możemy jeszcze zostawić. Jeszcze level up dostaliśmy. Bierzemy drogę łez. Sprawdzimy jak tam. Okej, dobra. Tu już chyba mam level maksymalny. Ale najważniejsze jest kiedy będę mieć...
Drugie US. O, jeszcze jakaś stóweczka. Jeszcze stóweczka US. I dopiero będę mógł. Dobra. Trzeba lecieć tu. I lecimy na te wilki. Chyba, że znowu demonowi się coś umyśli.